to, żebyśmy byli zdrowi, dba bardzo skomplikowana maszyna. Jest jak armia, bo w rzeczywistości nasze ciało cały czas jest na wojnie. Nieustannie i z każdej strony musi się bronić przed wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami. Na szczęście nasz organizm ma wiele sposobów, by je przezwyciężyć. Najprostszy z nich to niewpuszczenie wrogów do środka. Skóra, dopóki nie zostanie uszkodzona, na przykład skaleczona, dla większości bakterii czy wirusów jest murem, przez który nie potrafią się przebić. Z kolei nasze drogi pokarmowe i oddechowe dodatkowo pokryte są warstwą śluzu, który działa jak klej, który przytrzymuje wszystkie zanieczyszczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem są substancje chemiczne, które produkuje nasze ciało. Najpotężniejsza broń chemiczna wytwarzana jest przez komórki żołądka. Żrący kwas solny niszczy większość wrogów, którzy trafią do nas wraz z jedzeniem. Ale to wciąż nie wszystkie linie obrony. Kolejne zabezpieczenie to bakterie. Nie wszystkie ich odmiany są dla nas szkodliwe. Takie przyjazne bakterie mamy m.in. na skórze, w jamie ustnej i jelitach. Jednak wszystkie te zabezpieczenia czasami się nie sprawdzają i wtedy do akcji wkracza prawdziwa armia. Ta armia to układ odpornościowy, zwany też immunologicznym. Krótko mówiąc i w żołnierskich słowach, ich zadanie jest proste. Mają rozpoznać wszystko, co nie jest częścią organizmu, a następnie to coś bezwzględnie zniszczyć. Łatwo to powiedzieć, ale bardzo trudno zrobić. Jeden z oddziałów naszej armii to tak zwany wrodzony układ odpornościowy. Działa szybko i sprawnie. Jego komórki potrafią rozpoznać wrogów po ich budowie. Po takim rozpoznaniu do akcji wkraczają makrofagi, komórki zabójcy. Są w krwi i w każdej chwili mogą być na miejscu ataku. Potrafią podpełznąć na przykład do bakterii i wchłonąć ją do swojego wnętrza, a następnie zniszczyć. Inne komórki posługują się bronią chemiczną, uwalniając substancje, które niszczą ściany i błony komórkowe mikrobów. Niektóre inne z komórek żołnierzy potrafią nawet wytwarzać lepkie sieci, zarzucają je na wrogów i w ten sposób ich zabijają. Niestety wrodzony układ odpornościowy nie radzi sobie ze wszystkimi wrogami. Niektórzy z nich mają tak nietypową budowę, że organizm nie potrafi ich rozpoznać. Ale nic straconego. Nasza armia jest bardzo zdolna i potrafi się uczyć. Doświadczeń nabywa podczas tych walk, które są dla nas niestety przegrane, czyli podczas choroby. Ale równie skuteczna jest nauka dzięki szczepieniom. Gdy nawet po czasie komórki układu odporności spotkają na swojej drodze bakterie lub wirusa, który wcześniej został rozpoznany jako wróg, atakują go i niszczą. Ta pamięć układu odporności może trwać nawet 10 lat. Skóra, warstwa śluzu, pożyteczne bakterie, oddziały szybkiego reagowania i regularna armia. System automatycznego rozpoznawania wroga i żołnierze, którzy uczą się w trakcie potyczek. Niektórzy żołnierze układu odporności cały czas patrolują nasze ciało, znajdując się we krwi. Ale są i tacy, którzy czekają na rozkazy w koszarach, czyli na przykład w węzłach chłonnych czy migdałkach znajdujących się w gardle. System, który chroni nas przed wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami, jest naprawdę skomplikowany. A Wam życzę zdrowia!